Siemanko, siemanko, tak bardzo chcieliście skate'a, to macie skate'a. Właśnie testujemy, jak to działa. Skate XL, giereczka, o której ostatnio wspominałem, nagrywałem o niej taki krótki filmik. No, uczę się, będzie zabawnie. Na razie tutaj mamy takiego marka ustawionego, czekajcie, jak to się... Use marker, okej, dobra, ustawiliśmy chyba markera tutaj, dobra. Jak tu się robi jakieś mocniejsze oli? Ogólnie gram na padzie od PlayStation 3, jakby ktoś tam pytał, nie? I będzie... O, tutaj robimy front shovita. No to ładnie, to ja mogę obiema stronami, tak? Dobra, na razie się odepchajmy, a nie w tą stronę, co? Ziomuś, w drugą stronę, dawaj w drugą stronę. Tu coś się robi tym wszystkim? Tym się hamuje. Dobra, czyli kółkiem rzekomo hamujemy. No, powiem wam, że takie ustawienia to troszkę ciężko się gra, powiem. Trzeba by było pewnie pograć chwilę i sobie wszystko ogarnąć. O, jak ja to zrobiłem? Troszkę łatwiej by było na tym, wiecie? Na padzie od Xboxa, bo na padzie to jest ogólnie na pada od Xboxa gierka, można powiedzieć, że ustawienia są tak zrobione. Dobra, czyli na razie sobie postawimy marker tutaj. O, i będziemy próbować. O, mamy 360 szobita. Dobra. Na razie na prostej, nie? Okej, okay, ale jakbym chciał jakiegoś klipa... A, i chyba już wiem, o co chodzi, czekajcie. Chyba już czaję. O, właśnie. Tak. Kurwa, sztos. To jakby robimy oli. O, jest. Pierwszy kickflip nasz. Pierwszy kickflip. Mamy pierwszego kickflipa. O, pięknie. Dobra. Tylko troszkę mnie to denerwuje. O. Troszkę mnie to denerwuje, że jak tak wiesz, chcesz przesunąć, chcesz się przesunąć po prostu na bok, to czasami robisz owity. A, i nie udało się! Kurwa, a miało być tak pięknie. Dobra, sprawdźmy sobie mapkę. Ogólnie gram na full detalach. To ładne sprawdzenie. O, widzieliście jaki bug był? Widzieliście tego buga? To ładnie, kurde. Dobra, jedziemy na razie. Sprawdźcie tą mapkę, bo jestem ciekaw, jak to w ogóle wygląda. Czy to jest duże? Dobra, na razie tak średnio z tego, co widzę. No ale to jest wersja beta. Ciekawe, czy tam dalej się da przejechać, przejść. Da się zejść z tej deski? Nie da się zejść z tej deski. Nie da się. Dobra. To na razie przejdziemy tu do marka. O, tu mamy barierkę. Spróbujemy naszego pierwszego... O, jakiś mały Smith. Nie, to w sumie Fibul był. Czekaj, oli w miejscu. Nie, no oli w miejscu. Dobra, oli w miejscu. Kickflip. Nie, no truje zrobiliśmy miejsce, a kickflipa nie umiemy? Halo? Halo, kickflip? Znowu szowit 360. Dobra, mocny pop, szowicik. A jak jest nos manualem? Jest nos... O, halo, nos manual. O, ja już... O, jest. Pięknie. Kurwa. Nie, no wiadomo, trzeba obeznać się z tą giereczką, ale powiem wam... Będzie dobrze. Tylko, czy da się zejść z deski? Bo w skejcie trójce to wiemy, że da się zejść z deski, nie? Możemy zejść z tej możemy zejść z tej deseczki, ale... no, jak na razie powiem wam... Oj, niechcący. Czekajcie, jeszcze raz. O, był heelflip. Dobra, nie najpiękniejszy, ale... Dobra, tutaj mamy 3-6 szowita. To było dziwne. Plus gleba, dobra. Słuchajcie, zadawajcie mi zadania i możecie pytać o gierkę, jakbyście chcieli coś wiedzieć dokładnie. Zrobię dla was następne filmiki. Dzisiejszy filmik jest stricte testowy. To jest moje pierwsze odpalenie gry. Zresztą chyba widać, nie? Moje pierwsze odpalenie gierki. Trochę mnie denerwuje to, że na lewym kontrolerze też kręci triki. Wiecie, o co chodzi? Nie wiem, czy da się to wyłączyć. O, pięknie. Pa, jakiego zrobiliśmy Kruxa i jeszcze Shovit Out. Pięknie, kurwa. Ogólnie gierka mi się mega podoba. O, patrz. No to miał być na no slide niby, ale i tak siadło jakoś odwrotnie. No troszkę mi skacze, jakby był jakimś, wiecie, jakimś crazolem. Mniej mi skręca, a więcej mi skacze. A ja bym nie chciał, żeby to tak wyglądało, nie? No, mapka jest na razie z tego, co widzę, dość mała, ale kojarzę miejscówkę. Tutaj często robili te nos manuale, nie? I tam różne takiego rodzaju rzeczy. Podjedziemy sobie na tę miejscóweczkę. Podjedziemy sobie tutaj. Ty, no jedź, gościu. Tutaj chyba nawet z tego, co pamiętam, to John Hill ostatnio nawet coś wrzucał na Instagramie. Dobra.
Odepnę się, ale wiesz, jest coś takiego jak druga strona jeszcze, wiesz, stary? Czekaj, ja sobie ustawię markę tutaj. Ustawimy sobie markę. Tu mamy... Okej, okay, mamy markę. Próbujemy. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Będziemy jak... Ty. Nawet w gierce to jest ciężkie, nie? Ty. Ty umiesz tu doskoczyć? Czy może ty masz problemy z Oli, mój drogi? O, 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 skoczyliśmy. Siu, tylko tutaj, cyk, szowicik, out. 40 szowitów później, dobra. Jak w ogóle poruszanie się. Push off, break. Push off, break. Okej, okay. Turn right, turn left. O właśnie, a tutaj? Aha. To jeszcze ewentualnie możemy tym, okej, okay, dobra, rozumiem. Możemy sobie po prostu R1, R2, w sensie R2, L2, możemy sobie po prostu zakręcać tak płynniej. O, i to by było dobre wtedy, okej, okay. To troszkę, tylko że troszkę do dupy to jest. Zobaczę, czy da się to jakoś zmienić później, ale na razie, na razie będziemy się zabijać o barierkę. No wiecie, pierwszy teścik, no to nie wymagajcie czegoś, nie wiem, niesamowitego ode mnie. Ale mam nadzieję, że się cieszycie, bo kupiłem sobie tą gierkę specjalnie, żeby z wami w nią pograć, nie? Bo ponoć będzie się dało, albo już się da, grać online. Będziemy mogli robić różnego rodzaju gierki w skate'a. Czajcie to? Czajcie skate'a? To by było piękne, nie? Dajcie znać w komentarzach, czy to by było super. Zagrać co normalnie ze streamerem skate'a i to jeszcze nawet live'a zrobimy. Jak zrobimy live'a, to wtedy w ogóle będzie sztos. O, pajek poleciał. To ładny wariat tibiński. Ty, no bo ty robisz nieskończone szowitów, a ja chcę, żebyś zrobił kickflip. Dobra, jest. Okej. Okay. Pięknie. Aha, okej. Okay. Dobra, wariat kickflip, gleba out. Znacie? Wariant kickflip gleba out. Uhoho! Dobra, te gleby to są jeszcze... No, to tego się nie spodziewałem. Ty no, ale skręć w bok, gościu. Halo, tibia. O. Piękny poprzowit, ale coś innego byś zrobił. O, ładnie, jak to był jakiś inwar filtru leciał teraz w tym momencie. Dziwne to. Dobra, wiemy, że ta gierka jeszcze jest niedopracowana. Także... Nie spinajmy się za bardzo. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda sytuacja jakaś z ustawieniami jeszcze. Tutaj są chyba tylko triki pokazane, tak? One foot, catch. To chyba trzeba jednocześnie wtedy. O! Ło! O! O, się. Tak, kręcimy. Elegancko. Pa, pa, pa. Prawie wyszło. Prawie wyszło. Jeżeli chcecie więcej odcinków z takiej serii, to dajcie znać oczywiście w komentarzu. No cóż, będę was trochę męczył komentarzami. O, pajaka truja gość. Pajaka truja. Dobra. Próbujemy na murek skoczyć, co? Spróbujemy sobie jeszcze na murek. Na razie tak wiecie, bez spiny. O, o. To ładna spina. Na razie tak na luzie. Ciekawe, czy się będzie dało schodzić z tej deskorolki, to by było lepsze wtedy, nie? Jakbyś chciał się gdzieś... Pajaka trujeczka. Aj, no rób tą truję, dawaj. Skoczysz ją, skoczysz. Halo widzowie, skoczy? Jest, siedzi. Pięknie. Pa, pa, pa. O, jak się złamał, jak Eminem jakiś, elo. No, jesteśmy na dobrym ten tropie. Okej, okay, dobra, zejdźmy może na dół. Pójdziemy sobie na prostą. Dobra, starczy tego flipowania na razie. Aha. Jedyny plus taki, nie wiem, zauważyliście, tutaj na przykład jak się przewrócił teraz, to deskorolka tak fajnie odleciała, nie? To było spoko. I ta perspektywa też jest okej, okay, że możesz sobie jeździć z tej strony, a możesz mieć z tej, nie? Zależy jak ci wygodnie. No możesz też wjechać w murek i się połamać. To kwestia już indywidualna, co wolicie, nie? Więc tak, jeżeli chodzi o samą gierkę, to sztos. Mapka na razie mała. Kontroler, no trzeba się przyzwyczaić, tak mi się wydaje. Ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem, ale gram, no to dosłownie gram w to paręnaście minut, o piękna trójeczka. No ogólnie wydaje się spoko, gram na ultra detalach, na najwyższych.
No i tak samo na streamach będziemy grali, bo jeżeli będziecie chcieli streamy, no to będziemy grać na ultra detalach i będziemy napierdzielać. Normalnie będziemy napierdzielać, streamy będą już po nowym roku. Także zapraszam serdecznie, jak chcecie więcej, no to wiadomo. Dawajcie mi różne challenge, na razie muszę się nauczyć, potrzebuję chwilę czasu, ale spokojnie nauczę się, dawajcie challenge. To tyle, nie? Jak ktoś jest nowy, to łapa w górę, subskrypcja, wiecie co macie robić. Zapraszam na moje vlogi, na moje odcinki, na grupę deskorolkową, którą macie również w opisie. Wszystkiego dobrego, do zobaczyska, żegnam się z wami, cześć!